zniesienie Loctownu nie tak prędko. Johnson podał datę. Wielka Brytania. Premier Boris Johnson sugeruje, że Loctown potrwa przynajmniej do 8 marca. Loctown w Anglii potrwa przynajmniej do 8 marca, zasugerował Boris Johnson. Brytyjski premier wyraził nadzieję, że tego dnia będą mogły zostać otwarte szkoły, a wcześniej zapowiadał, iż będzie to pierwszy etap znoszenia restrykcji. Wydaje się, że nasze wysiłki zmniejszyły wskaźnik określający rozprzestrzenianie się epidemii, ale nie mamy jeszcze wystarczających danych, aby wiedzieć dokładnie, jak szybko będzie można bezpiecznie ponownie otworzyć nasze społeczeństwo i gospodarkę, mówił Johnson w Izbie Gmin. Zapowiedział, że rząd zamierza przedstawić plan wychodzenia z loctownu w tygodniu rozpoczynającym się 22 lutego. Zastrzegł, że plan jest uzależniony od postępów w programie szczepień, możliwości publicznej służby zdrowia oraz od tego, czy spadać będzie liczba osób umierających z powodu COVID-19. Ponowne otwarcie szkół musi być naszym narodowym priorytetem, a pierwszą oznaką powrotu do normalności powinien być powrót uczniów do klas, powiedział brytyjski premier, powtarzając wcześniejszą zapowiedź, że będzie to pierwszy etap znoszenia restrykcji. Ale oświadczył, że nie nastąpi to, tak jak do tej pory liczono, tuż po przerwie międzysemestralnej, czyli od 15 lutego. Trzeci loctown od 4 stycznia. Jeżeli osiągniemy nasz cel, jakim jest zaszczepienie pierwszą dawką wszystkich osób z 4 najbardziej narażonych grup do 15 lutego, to grupy te uzyskają odporność na wirusa około 3 tygodnie później, czyli do 8 marca. Mamy zatem nadzieję, że można będzie bezpiecznie rozpocząć ponowne otwieranie szkół od 8 marca, a następnie, wtedy lub później, znieść inne ograniczenia gospodarcze i społeczne, jeśli pozwolą na to dane, oświadczył brytyjski premier. Trzeci loctown w Anglii został wprowadzony 4 stycznia. Johnson nie mówił wówczas, do kiedy będzie on obowiązywał, a jedynie wyraził nadzieję, iż restrykcje będzie można poluzować w połowie lutego. W ramach loctownu przywrócony został zakaz wychodzenia z domów bez uzasadnionego powodu.